Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 17. Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa. Narysujmy sobie taki rąb. O. Tutaj, no powiedzmy, miarę. No w rąbie wszystkie boki muszą być tej samej długości. Czy tu jest jakieś A? Tu jest jakieś A. Tu jest jakieś A. I tu jest jakieś A. I teraz kąt ostry ma miarę 60 stopni. Czyli w szczególności tutaj jest 60 stopni, bo to jest nasz kąt ostry. Wysokość rąbu o boku długości 6. Czyli bok, tutaj, tam gdzie mamy A, to mamy wszędzie szóstki. Czyli tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6 i tu jest 6. No tak A umownie napisałem, żeby wiadomo o co chodzi. No i wysokość. Wysokość, no to jest wysokością. Pod kątem prostym pada wysokość. No i jak mamy policzyć wysokość? Zobaczmy. Tutaj mamy 60 stopni, tutaj mamy długość odcinka, musimy znaleźć h. Tu aż się prosi, żeby skorzystać z funkcji trygonometrycznej, a dokładnie z sinusa. Sinus naszego kąta 60 stopni, czyli tego kąta, to jest stosunek odcinka h do tego boku, czyli do 6. Czyli sinus 60 stopni to jest h do 6. Przy okazji, jeśli ktoś nie ogląda, nie pamięta, zapraszam do lekcji o trygonometrii, tam jest dokładnie omówiony ten aspekt. Sinus 60 stopni my odszukujemy w tablicy i on się znajduje tam w tablicy, bodajże na chyba 12, 14 stronie. Sinus 60 stopni wynosi pierwiastek z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 przez 2 to jest sinus 60 stopni, a tutaj mamy h do 6. No i mnożymy. 6 razy pierwiastek z 3 to jest 6 pierwiastków z 3. 2 razy h to jest 2h. Dzielimy stronami na 2, czyli na to, co stoi przy h. I mamy 3 pierwiastki z 3. To jest nasze h. I czy mamy taką odpowiedź? 3 pierwiastki z 3 oczywiście jest. Tutaj odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mu proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mr. Ciupi.